mojaoleśnica.pl. Dniu Leśnicy 2014. Drugi dzień imprez na Podzamczu. Zapytaliśmy publiczność, jak bawi się podczas tegorocznej edycji Święta Miasta. A lepiej jest niż w tamtym roku. Na pewno jest świetna pogoda. No i ogólnie jest w porządku. A jak oceniacie zespoły w tym roku? Zespoły? No, z roku na rok jest coraz lepiej. Jest fajnie. Jest bardzo super. Tak, byliśmy na Arce Noego, na Cleo i Donatan. I na dużo dużo rzeczach. I mamy teraz gofry. Jest super. Zawsze było deszcz jakiś, czy złe, atmosfera była zła. A tak jakoś jest sucho, ładna pogoda jest. W sumie wczoraj było fajnie. Wczoraj było spoko. Tak w miarę. Okazało się, że Cleo jednak umie śpiewać. I Happy Sad też był spoko. Wątpiłeś się w to? No, tak. Przez dłuższy czas tak. Ale mogłaby robić trochę inną muzykę, ale śpiewa fajnie. Przyjechałem aż z Wrocławia, żeby z wnukiem tutaj po prostu chwilę, czy może no z godzinę, półtora, póki wytrzyma. Chcemy po prostu zabawić się, podskakuje. On czuje tą piosenek jako trzylatek. Także jesteśmy zadowoleni, przyjeżdżając tutaj jako dziadkowie do wnuka i przybyliśmy z wnukiem tutaj na tą wspaniałą imprezę. Bardzo fajne są, podobają mi się. W porównaniu do poprzednich? Myślę, że w tamtym roku były trochę lepsze zespoły może. Znaczy ja ogólnie nie jestem stąd, ale bardzo mi się podoba właśnie. Fajnie jest. A byłeś w poprzednich latach? Do tej pory byliśmy tylko na Placu Zwycięstwa, na tym pochodzie młodych, o, z tej Akademii Malucha, ale generalnie co roku zawsze mi się to podoba. No chyba jedna z lepszych, przynajmniej pogoda dopisała, no i zespoły są fajne. Widać, że się ludzie bawią, a szczególnie dziadwa i młodzież. Wczoraj byliśmy na Cleo i Donatanie, super. Mogę powiedzieć tylko o tym koncercie, ponieważ wczoraj nas tutaj nie było. Dziecku się bardzo podoba. Całej rodzinie również, także bardzo się fajnie bawimy. Fajnie jest. Fajnie. Dużo atrakcji jest. W porównaniu do poprzednich lat, jak wypada w tym roku? Lepiej, więcej stoisk, zabawy. Przyjdziemy jeszcze w następnym roku. Lepsze piosenki są też. Super, jest zabawa i w ogóle wszystko się rusza, jest zabawa, wszyscy ludzie się cieszą. Jest to robić. Oceniam bardzo pozytywnie, podobają mi się wykonawcy, zespoły, które tutaj występują. Ogólnie myślę, że jest bardzo miła atmosfera i jest naprawdę fajnie. Nie jestem mieszkanką Oleśnicy, ale jak dowiedziałam się, że są takie świetne zespoły, to czym prędzej przyjechałam. Jestem po raz pierwszy, ale myślę, że nie ostatni. Zresztą po dziecku widać, jak się bawi. Jest uroczo, zaskakująco. W porównaniu do poprzednich lat. No przede wszystkim lepiej jest. Można powiedzieć, co by tu powiedzieć, najlepsze. I niestety to już koniec Dni Oleśnicy, pora wrócić do szarej rzeczywistości. Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami z koncertów na Podzamczu. Mojaoleśnica.pl